Hej, hej, witam serdecznie, a my kontynuujemy naszą przygodę w metro. I w tej chwili będziemy zjeżdżali po linie. Po na tym, żeśmy się w poprzednim odcinku zatrzymali. No to co, przypinamy się i lecimy! Tą miejscówkę akurat mamy już zwiedzoną, zaliczoną, więc... Tak naprawdę to będziemy musieli się tylko chyba tutaj chyba żeby coś znowu tu się nam pojawiło nowego. Zaraz zwiedzimy jeszcze pięterko. Tam jakaś coś jest, widzę, tylko żebym tu nie wpadł. O właśnie, tego potrzebowałem. Mogę przejść dalej, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Dobrze. No i cóż, chyba musimy zejść na dół. No. Jesteśmy tam, gdzie już żeśmy byli. Tylko teraz pytanie... O, proszę. A było już tutaj czysto. No. O, tu jeszcze coś jest, czy nie ma? Nie ma. Może sobie przełączę na tego Tihara. Ten Tihar ma tą zaletę, że wszędzie można, że tak powiem, znaleźć prawie materiały do wytworzenia nabojów. A w przypadku innej broni, no niestety niekoniecznie, bo musimy mieć warsztat. Dobrze, zobaczmy, gdzie mamy się udać. Aha, czyli tutaj musimy się udać. No dobra. To idziemy. O kurde, to spało. To spało, ja myślałem, że to jest nieżywe. Ale numer. Dobra. Tutaj? No gdzieś tutaj. Tylko tutaj mam jakiś znak zapytania jeszcze z boku. No i widzicie, chciałem z Tihara trochę poszczelać i mi się skończyło powietrze. O. O ty. Kurde. Kolejny zawodnik. O, nabojów już nie mamy, patrzcie. Uff.
Trochę żeśmy się wypykali z tych pocisków. No nic, doładujmy tego Tichara. Póki co. No tutaj to wiele już nie zdziałam. Spróbujmy jeszcze dorobić pocisków. Zobaczymy, na ile nam starczy materiałów, surowców. No, tak średnio bym powiedział. Dobrze, rozejrzyjmy się w takim razie, skoro nam każą się rozejrzeć. O, jest tu jakaś budka. Czyli to, co nam powiedział ten Kriest chyba tutaj, gdzie możemy... O, jest jakaś flaga. Dobrze, zajrzyjmy do środka. Tu można rozpalić ognisko. Oj! Strzeliłem przez przypadek. Patrzcie, co mamy. Jakąś spluwę dziwną. Za co tu się zamienić? Za to? Ho. No niech by było. Niech by było. Tu możemy się przespać. Mamy chemię. Tu mamy warsztat. Fajnie, tylko nie mamy za bardzo surowców. No i co tu zrobić? Były tutaj surki, ale... O, magnetofon jest. Ale w niewielkiej ilości. No nic. Zobaczmy, co możemy zrobić. No niewiele. No wyczyścić to musimy na pewno. To zainstalujmy. To czyste. O, to trzeba wyczyścić. I to trzeba wyczyścić. No i tyle. Ho. No dobra, skoro jest możliwość, to się prześpijmy do następnego dzionka. No, pobudka wstać. Dobra, idziemy dalej. Gdzie my to mamy iść? Zobaczmy sobie mapkę. Aha, czyli tu gdzieś mamy. No dobrze. To szukajmy czegoś tu. O, tu coś jest, patrzcie. Zamknięte. Tu flaga. O! Anna! No proszę.
Dlaczego ona bez maski? Nie żyje? Nie żyje. I heard you call me. It was so great there. But I heard you and couldn't leave you. Może odpalmy i lampkę, tą zapalniczkę i latarkę, będzie widniej. Ha. Gdzie tu iść? Tu jakiś kran. Wszystko paruje. Jakiś magazyn gazów bojowych, czy to co? Czekajcie, wezmę sobie chyba tego Tihara. I tu za chwilę coś może mi się napatoczyć. Znak wyjścia. No dobra. Tu coś mogę zrobić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Świeci się. O! No dobra, chodźmy dalej. Tak się rozglądam, czy coś gdzieś jeszcze nie przeoczyłem po drodze. O, tu mamy surowce, świetnie. O, gdzieś coś słyszę. No, zaraz mnie coś zaatakuje. Uff, ciężko było. O kurde. No ładnie. Uff.
Czekajcie, muszę sobie dorobić pocisków. Ciężka akcja była przed chwilą. Dobra. Idziemy dalej. A niech się pali. To sobie zbierzemy. Oczywiście tego się zebrać nie da. Wychoda. O. To jest, widzicie, cały labirynt. O. Otwarcie czegoś. Jakieś śluzy. Albo nie wiem czego. A tu jesteśmy przy wyjściu. No. Oh, what is this place? See the barrels? They're chemicals of some kind. This place is either for storage or it's a dump. And that short could have been put there by the locals to mark the spot. Thank you, my love. Oh, okay, all right. So, Artyom, let's pick her up now? No way in hell. I can walk just fine. I'll just rest a bit and get going. The old man's probably going seven sorts of crazy now, thinking his precious daughter got hurt or something. Dad, it's me. My radio battery died. I got it wet. Other than that, I'm fine. Artyom and the guys are here. Once you are back, young lady. Sam, is that you? Thanks for the invite, Anna. Now I want you to drag her butt here with extreme pressure. Time to talk some sense into that brat. Stepan's asking for trouble. Trying to get civilians on board. Everyone's gone nuts here. Head back. Help Stepan persuade my father. About letting Katya and Nastya travel with us. Artyom, I am feeling better now. Really, I am. Huh. So Sam, tell me what the real enemy bases look like so that we know when we see it. Well, first of all, there are these huge humanoid robots, all plastered with stars and stripes, with nuclear reactors up their asses. Oh, and the food's great. Burgers, fries, shakes. I'm being serious. What the hell? Okay, well, let me be serious, too. How the hell am I supposed to know how they look now? I haven't seen one in, what, 20 years or so? A fence, some guard towers, patrols, buildings. Bases look like bases. Nothing like that around here. We have yet to see anything even remotely resembling one. But if we do, I'll be sure to go say hi. If I can still remember how to speak English.
All right. Don't be mad. Do you guys really believe you're gonna see any Americans here? I was hesitant at first, but now I think I'm the only American we're ever gonna see out here. Well, that's fine by me, since we can always talk things out with you, Sam. No i co? Koniec dialogów? Czyli co, mamy iść? No dobrze, sprawdźmy jeszcze tylko swój ekwipunek. Trudne słowo i sobie doróbmy. No tego wiele nie dorobimy. No może to. Filtr z jeden. No i przejść, no cóż. Spójrzmy na mapę. No dobra. Czyli możemy albo przejść sobie tędy, albo przepłynąć kawałek łódką. Może ominijmy te stworzenia. Bo nie ma co się w... Ja tędy, one tędy. No patrzcie, już mnie atakują. O kurde. Ile tego się tutaj narobiło, patrzcie. Kurde, spierdzielamy. No dobra. No jesteśmy na miejscu. Artyom, help us here. The old man won't let Katya and Nastya come with us, even though Katya told us where to find a passenger car in great condition. No popycha mnie. We have to go back now, I guess. Where would you go? Those fanatics would eat you alive. Well, maybe they... I don't know. I mean, sure, it's not just about the space. We might have to fight our way through the bridge, and even after we do, we don't know what dangers lie ahead. But still... And I told him I could help. I'm a medic. I also told him about the bridge, that it could be lowered. Yes, I even told him about the carriage and the train depot. We came all the way here in it. It's very good. We prepared it for the long trip. Uncle Artyom, please, let us come. I will be good. I will help with everything. I will. Oh, Nastya, quit bugging Uncle Artyom. Oh, don't you worry, Nastya. Uncle Artyom will talk to our commander. No dobra, dobra, już idziemy. Wow, Uncle Artyom is more important than the... Dobry tekst. Oh, darling, you can't say that. Well, Uncle Miller is the chief here, but he does listen to what Artyom thinks. Doesn't he, Uncle Artyom? No, co racja, to racja. I was going to go and get that chief myself, but no dice. Leaving your post, enemy court-martial, you know the drill. So now, it's up to you and Anna to persuade him. Will you take us away from here, please? Of course we will. Don't you worry. No dobra.
Wejdźmy do środka. Hi, Artyom. Cześć. Won't let you down. Hey, Artyom, see how it all works. To co, mogę usiąść, czy niekoniecznie? Come here, Artyom. No jestem. Have a seat. O, dopiero teraz się pojawiło. Look, we have an opportunity to cross the bridge without an assault. There are trade caravans going up the river, and the bridge dwellers do business with them. So, disguised as such traders, we will infiltrate the bridge and lower it. Katya says it still works. They won't be able to stop us if we move fast. And should they try, we'll cross it no matter what those fanatics think. They want blood, they will get it. So now, we only have to wait for the traitor's boat. Colonel, sir, we can't just leave them here. They will be eaten alive. Stepan, did you ever try using your head? Do you know where we are going? What we are going to face on the way there? Where, pray tell, are they going to sleep on the Aurora? Atop the coal crates? We Spartans can handle it. But for a woman, with a 6-year-old daughter, no less, this is unacceptable! I'll give them my bedroll and move into the stokehold. You will fall asleep and get your throat cut the next day you get guard duty after trying to sleep there. Still, I know we can't leave them. Let's just collect that carriage Katya told us about while we wait. We can't leave the child here. And anyhow, how long are we going to sleep in turns for? Are you starting that again? How? Huh? How are we going to collect that carriage? I'm not taking the Aurora there. Oh, you don't need it. I have a rail car hidden in a terminal. It can tow a carriage like nobody's business. Artyom and I can go get it and bring the carriage back. No way I'm letting you go. It will take us both till morning to finish the repairs, and I can't handle it myself in time. Okay, okay, have it your way. I'm done playing the monster here. We get that carriage. We take the civilians with us. Artyom, will you handle this? Oczywiście, że się zajmę. If the caravan is sighted, drop everything and rush to the port. It's our best chance of traversing the bridge. Thanks, Dad. Katya and Nastya will be so grateful. Here, Artyom. It's a breaker for the rail car. It won't run without this. She's a real babe, Artyomich. No two ways about it. We went to hell and back, her and I. So much stuff you hold, so... Many tight spots she saved me from. Look, Artyom, since you're going to the terminal, hear me out. It's quite a distance away, and look, if you go at night, there's less of a chance you might run into bandits. They stay at their camps when it's done. But it's not gonna be easy either, since more beasts come out, and there are also electrical anomalies. The fanatics call them the demons of electricity. So you should think about your options before heading out. Uh-huh. Artyom, Duke is on a mission in that area. He's keeping tabs on the bridge. Reception is bad there. We get mostly static from him. Anyway, if you meet him, he'll update you on the latest developments in the terminal. I bet you've conspired with Anna and Stepan. I care for those two no less than you. But we don't know if what's ahead is any better than the fanatics. I guess we'll have to live and see. No dobra. Czyli co? Mapy nie mamy. Great job persuading the old man. Aha. Check out my setup here, Artyom. I finally got everything the way I wanted. O proszę. A proper workbench with storage space for all my tools and some to spare. You can clean your weapons and make ammo for them here, just like with any other workbench you might find. Okay. My gun rack is only available here on the Aurora, though. I'll keep samples of every gun you find, and you can exchange them whenever you want. Always in their best okay, dzięki. Condition. Oiled and shiny like new. Okay. You won't have to install any attachments again, though. I am going to make you all competent gunsmiths eventually. No tak. Listen, Artyom, I have something for your Tihar. You can try installing it. Use the workbench.
Well, I won't keep you here any longer. No dobrze, to przystępujemy do montowania. Co tu możemy wytworzyć sobie? Coś tu jest, no przede wszystkim wyczyścić, tak? O, wreszcie! Uszczelniony tichar. Mały magazynek, magazynek rurowy. Dziewięć kulek złożysk lub trzy kapsuły. 18 kulek złożysk lub 6 kapsuł. O, czyli ten montujemy, dobra. No tichara na pewno weźmiemy. To wyczyszczone. Dobra, przejdźmy do tego. Tu odrobina czyszczenia. O, ile rzeczy. Sobaka. Ha. Szybkostrzelne. No to to nie. Proste i potężne. O tego Ashota chyba zostawimy sobie, co? No dobrze, tutaj jeszcze. Tu musimy troszeczkę wyczyścić. Kałach, rewolwer, Ashot. Dobra, niech będzie ten kałach. Teraz przejdźmy do wytwarzania nabojów. Nie wiem, co ja tutaj dużo powytwarzam, bo... No widzicie już, żebym się wytworzył. Ale lepiej jest wytworzyć naboje, bo kulki można zawsze, że tak powiem, znaleźć. Jakiś tam metal i sobie nawet w trakcie drogi dorobić. Natomiast tutaj na warsztacie to tylko można właśnie te naboje. No dobra, no to tyle by było. Nic tutaj więcej nie wymyślimy. Z braku surowców. Tutaj jest jakiś ten, ale to nic nie zrobimy. Anna, thank you and Artyom for helping us. I don't know what would have become of us without you. It is a cursed place. And that's Silentius. Don't thank us before it's all ready to go. It all hangs on Artyom now, so wish him luck. Of course, God bless you, Artyom. And you, Stepan, thank you. Oh, it's... I don't even mention it. On deszcz pada. Uncle Artyom! Uncle Artyom! Schowajmy się. I just wanted to ask, there, where the big tanks are, if you find my teddy bear, just in case you do, could you bring him home? Przyniosę. A flying one. It was scary. They live there. Dobrze. Jak tylko znajdziemy, to przyniosę. I miss Daddy so much. I wanted to go visit him, but Mom won't let me because there are electric demons too. I'm telling the truth. They come out at night and they light up. So pretty. And scary too. A bit. No dobrze. Burza, burza i po burzy za chwilę będzie. Tu się już przejaśnia, tam chmura jeszcze jest. Zobaczmy, w którą stronę mamy się udać. O kurcze, patrzcie. Musimy iść tam. Ho, 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 ho. Kawał drogi. A Misio jest tutaj w dolnym prawym rogu. No dobrze.
Czyli tam zaraz poczekajcie. Aha, czyli możemy se torami przejść, a potem tam jakoś trzeba będzie się przedostać. Nie wiem jak, ale coś trzeba będzie pomyśleć. Po drodze mamy dwa znaki zapytania. No dobrze. To na ten odcinek byłoby tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Zapraszam do kolejnego. Na razie. Cześć.